Cześć, tu Recom TV. Jesteśmy na targach Enex w Kielcach. Podobno to największe targi odnawialnych źródeł energii w Polsce i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. Dwustu wystawców, 12 krajów, najnowsze technologie, nowinki, atrakcje, youtuberzy, same delicje. Dobrze, że mamy aż 2 dni, żeby to wszystko zobaczyć, bo w jeden najprawdopodobniej by się nie udało. I w oku tego targowego cyklonu jest nasze stoisko C22. W końcu udało nam się je znaleźć. Chyba zaczepimy kogoś, kto nam pokaże, z jakimi zabawkami Recom przyjechał na Enex. Złapaliśmy Michała. Michał, powiedz nam mniej więcej, z czym Recom przyjechał na targi. Co mamy? Jakie zabaweczki? Dobra, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w przepięknych Kielcach na targach Enexu. Co my tutaj mamy? No, to maszyna, która jest za mną, no dobrze powiedziałem maszyna, jest to jednostka monoblokowa na czynnik propanowy. Pompa ciepła z wnętrzem naprawdę na najwyższym wypasie. Mamy tutaj sterownik karelowski, mamy tutaj falownik Emersona, jest sprężarka Copalanda scrollowa. Może przejdźmy teraz tutaj dalej do szaf hydraulicznej. I co to za szafa? Spójrzmy na szafę hydrauliczną, jest to szafa z zasobnikiem 190-litrowym z nierdzewki, skarbowaną wężownicą o wysokiej wydajności. Mamy tutaj innowacyjne elementy wewnętrzne, takie jak na przykład UPS, który zapobiega właśnie zamarzaniu jednostki przy zaniku prądu. Mamy tutaj 2 naczynia z nierdzewki, z nierdzewki. Mamy zawory serwisowe, jest separator powietrza i zanieczyszczeń, jest także filtr magnetyczny zamontowany tutaj, także kompletna kotłownia z grzałką, prawda, 6-kilowatową. Kompletna kotłownia zamknięta w jednym miejscu, w jednej szafie, ułatwia robotę instalatorom. No, serdecznie polecamy ten produkt i cieszy się największym zainteresowaniem w tej chwili. Mamy Krzysztofa z firmy Eco Integrator. Cześć. No i powiedz nam, co to jest za wynalazek? Co? Ja sam nie wiem. Znaczy wiem, oszukuję. Dobra, słuchajcie, na rynku w zeszłym roku brakowało pomp. Nie było nic, tak? Zaczęliśmy się rozglądać po rynku. Co ciekawego, ale mnie ten mikrofon rozprasza. Daj mi go. Daj mi go. Ja sobie tu już poradzę. Co ciekawego można wprowadzić? Takiego, nazwijmy to może brzydko w tej chwili, zastępczego, żeby móc realizować klientom jakieś realizacje. No, z racji tego, że trzymamy poziom jakości w firmie, nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś wynalazki. Więc porozglądaliśmy się, dotarliśmy między innymi do tego rozwiązania. No i po zapoznaniu się z kartą katalogową przestałem w to wierzyć. Bo to jest niemożliwe, że urządzenie ma no, takie bajery. Pierwszy bajer, który mi się najbardziej podoba, to jest nieważne jaka pompa. Chciałem coś powiedzieć. Dlaczego EWI? Dlaczego EWI? To jest najmniejszy problem. Bo to, czy dajemy tutaj sprężarkę EWI z dotryskiem, czy dajemy taką inną głośność, taką wydajność, to jest najmniejszy problem, bo każda pompa dobrana do budynku zachowuje się prawidłowo. Ale jeżeli my nie mamy do niej wglądu i dzwoni nasz nowy użytkownik, który pierwszy raz na oczy widzi pompę i to u siebie w domu, to on ma zawsze jakiś problem, coś mu nie działa, on się po prostu boi tego urządzenia. A tu mamy absolutnie pełny wgląd we wszystkie parametry pracy tej jednostki. Czyli ja już wiem, że jeżeli dobrałem urządzenie, zamontowałem, to co by się nie działo, mogę cokolwiek wykonać, tak? To jest bardzo ważne. A to dodatkowo, że ma wysoką wydajność, bo to wiadomo, na sprężarce EWI to nie jest sprzęt z lasu, nie? To jest z Panasonica sprężarka, tak? Dobrze pamiętam. Dobrze ten katalog studiowałem. Mało tego, parametry tej pompy podane są przy A-7. Czyli nie, no tak widziałem w katalogu. Czyli nie ma tak, że mamy parametry podane, tak czy nie? Poczekaj, Piotr, pytanie jest. Jakie? Parametry są podane przy A-7. Tak. A, dobrze pamiętałem. Dokładnie. A to jest różnica, bo jeżeli patrzysz katalogową, patrzysz, że o, nie wiem, ma 10 kW, ale przy A-7, a nie A+7 zasilanie 35. To jest ta różnica. No do tego wykonanie jest całkiem sympatyczne. Co tu można jeszcze poobiecywać? Wiele, bo sobie taką założyłem w domu.
udało nam się w końcu złapać naszego RIGOM eksperta, Marka Windaka. Cześć Marek. Znajdujemy się przy jednostce w tej chwili 312 RIGOM HIT. Jest to pompa na czynnik R290, czyli propan. Można powiedzieć czynnik wysokotemperaturowy i ekologiczny. W zasadzie to pompa jest wysokotemperaturowa, a czynnik jest ekologiczny. No, trzeba powiedzieć, że wszystkie elementy, które tutaj są, z jakich ta pompa jest zbudowana, no to jest najwyższa półka. Jak ogólnie wrażenia z targów? Jak ten NX? Jak go odbierasz? Co ciekawego widziałeś? Bardzo fajnie, bardzo dużo ludzi. No, chyba wszyscy z branży się pojawili, ale jeszcze wszystko nie zdążyłem obejść, bo to dopiero godzinka, półtora. Sporo do obejrzenia. Tak z tydzień mogłyby potrwać te targi pewnie. Przynajmniej, żeby wszystko dobrze obejrzeć, może i porozkręcać. Wszystko, co słyszeliśmy przed targami NX, się potwierdziło. Są to zdecydowanie największe polskie targi odnawialnych źródeł energii. Ogrom wiedzy, wystawców, inspiracji, nowych kontaktów. To wszystko nas tutaj spotkało. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia.